Siemano, witam na kanale. Dzisiaj taki temat. Wpadła mi w łapska taka pompka. Jest to Vilo Pico 2516. I co z nią zrobię? Od pewnego czasu biorę się za jakieś maksymalne usprawnienie mojej instalacji, a zauważyłem, że moje grzejniki nie grzeją się w całości, grzeje się tylko góra i tam zaraz podejdziemy, wam pokażę. No jak tu widzimy, u góry jest te 34 stopnie, ale tylko u góry, bo na całym koloryferze ostrość temperatury układają się w ten sposób, tylko u góry jest czerwona, a niżej już spada temperatura. No tutaj na tym pokazuje mi, może troszkę przybliżymy, 27 stopni, no ale to jest takie urządzonko, bardziej zabawka. Także powiedzmy u góry jest te 34, a jak tu pokazuję na tym 27, tak, u dołu jakieś 22, czyli 5 stopni spadku temperatury. I tak pomyślałem, bo poczytałem sobie o tej pompie, że jest bardzo fajna. Tutaj potencjometrem będzie można ustawić dokładne unoszenie, bo moja stara rumfosowska pompa jest 25-40, a mój dom, powiedzmy, i ostatni grzejnik jest gdzieś na 6 metrach od tego miejsca. Więc może zmienimy to na tą pompkę i zobaczymy, co się wydarzy. Ona jest też jakaś tam energooszczędna, no i tam wszystkie waty i to powinno się jej wyświetlać. Jeszcze w międzyczasie wyczyścimy te filtry, jeden tutaj, drugi tam. A mam to w ten sposób, tu zakręcam zawór, spuścimy tą wodę, wymienimy tą pompkę i zobaczymy. Nawet nie jest tak źle, spodziewałem się, że będzie gorzej. Tam już wpuszczam sobie wodę z tego miejsca, a tu czytałem, że można odwrócić tą głowicę, także cztery śrubki i odwracamy ją w takim już domyślnym położeniu. Dobra. Mamy to, odpalamy, załączy się nasz termostat, to jest chyba minuta, także chwilę jeszcze poczekamy. Odpaliło się wyświetlacz 3W, jest zostawiony na razie w ten sposób, ale zaczniemy od powietrzenia, czyli ten przycisk. Zielona dioda, migający wyświetlacz. I to tak powinno trwać około 10 minut, z tego co wyczytałem. Możecie posłuchać, jak to działa. Wypuszcza obrót i wyłącza. Czasami jeszcze tam jakieś bąbelki polecą. Proces się zakończył, wróciło jakby do wcześniejszej nastawy. I teraz tak, tu podrzucę wam cały opis tego. Z lewej strony te niebieskie domki, że tak już je nazwę, odpowiadają za obieg na same grzejniki, a te z prawej żółte na obieg na podłogówkę. U góry 1, 2, 3, czyli powiedzmy taka standardowa pompka. I co? I będę się bawił tym. Zobaczymy sobie na te nastawy. Tu kręcąc te 2,70 jest to jakby poziom podnoszenia wody. Dam na razie 5 metrów i będę sobie to obserwował. To bierze wtedy 28. No zobaczymy. Zaraz podepnę sobie go pod watomierz i zobaczymy, czy to ma jakieś racje bytu. 1,4 pobiera sam sterownik i termostat. I za chwilę poczekamy, aż włączy się pompka. 34 pokazuje pompka.
Łotomierz 36,9, 36, no w granicach błędu, plus ten plus minus ten 1 W na sterownik i termostat. Czyli pokazuje dobrze. Ja jeszcze teraz tak na szybko zobaczę, ile popierała moja stara pompka na trzecim biegu. No, około 49. Witam, jestem już po kilkudniowych testach i co? Nastawę końcową mam 5,5 metra. Jest to na razie dla mnie najlepsza nastawa. Teraz kaloryfery rozgrzewają mi się już praktycznie w całości. A tu zszedłem do 7,7, chyba różnicy. Nie wiem, czy to dobrze, czy to niedobrze, ale no już na powrocie mamy te 34 i 5, co na pewno świadczy o tym, że już cały grzejnik jest wypełniony temperaturą. Co jeszcze o pompce? Przez ten jakby płynną regulację tego obiegu lepiej działa też mi ten zawór, bo teraz lepiej, że tak powiem, ciąga i lepiej utrzymuje tą temperaturę i teraz niezależnie od tego, czy na buforze mam 70 stopni, czy 80 stopni, czy 60 stopni, tu trzyma to powiedzmy no teraz 42,3, ale około tych 42 stopni to daje nam na grzejnikach jakieś 38 i co? I lepiej to działa teraz ten zawór trójdrożny, lepiej to, że tak powiem, miesza, bo czasami dochodziło do sytuacji, gdy na buforze było 80 stopni, to automatycznie też skakała temperatura na troszkę na kaloryfery, może przez to, że przez za mały ciąg był tej wody. Co więcej o pompce, to regulacja. Regulacja jest spoko. Tam jeszcze wcześniej nie wspomniałem, to te domki to oznaczają też, tam przypisane są konkretnie do ilości grzejników. Po prawej stronie do długości, prawda, podłogówki, a z lewej strony do ilości grzejników. Ja naliczyłem grzejników u siebie około 19 w moim przedziale, tam 1,6 już teraz nie pamiętam dokładnie, chyba było do 20, czyli max był 20. A ja mam taki zapasik, jeszcze mówię, 5,5 metra jest ustawione teraz podnoszenia tej wody, co się teraz przekłada na pewno na szybsze wyciąganie z bufora, ale jakoś to i tak w miarę wszystko spoko działa, bo mówię, utrzymuje tą temperaturę stałą, nie ma tych wahań, także na razie zmiana na plus. Do podglądu temperatur na bieżąco używam też supli i to będzie w tym odcinku, także zapraszam. A na dzisiaj już koniec z testów i co, do usłyszenia.